Sam zawód prywatnego detektywa jest bardzo dobrze płatny. Nie da się tutaj oszukać. Jest to zawód, który daje taką satysfakcję finansową i satysfakcję z własnej pracy. Nicea, Saint-Tropez, Holandia, sam przedmiot czasami zlecenia. Jest dość ciekawe odnaleźć osobę zaginioną. Zdarzyło się panu kogoś żywego znać, czy No, w szpitalach psychiatrycznych. A jak się tropi niewiernego męża bądź niewierną żonę? Skutecznie. <laughs> Dzisiejszym naszym gościem jest pan Przemysław Strybolewicz, prywatny detektyw, znany w sieci jako prawdziwy detektyw. Panie Przemysławie, kto może zostać prywatnym detektywem? W dzisiejszych czasach, czasach każdy może zostać mhm. prywatnym detektywem. A kto się nadaje? Kto się nadaje? Osoby. Mamy dwa kryteria: mhm. formalne i kryteria osobowościowe. Mhm. Jeśli chodzi o kryteria formalne, to musi być to osoba niekarana, mhm. posiadająca ukończony kurs detektywistyczny, bo bez tego nie da się stać prywatnym detektywem. Musi posiadać pozytywną opinię komendanta dzielnicowego i ukończone 21 lat. Jeśli chodzi o osobowość prywatnego mhm. detektywa, no to musi być to osoba wielozadaniowa. This is not good. O, właśnie, to będzie lista, jest długa, <laughs> wielozadaniowa. Na pewno musi być to osoba spostrzegawcza. To jest jeden taki kluczowy element, który który no, musi detektyw posiadać, musi mhm. być spostrzegawczy, musi być bardzo cierpliwy. Niejednokrotnie obserwacje to są po kilkanaście godzin, zmiany miejsca, przebierania się, mhm. siedzenia w jednym punkcie, nieujawnienie się, mhm. więc na tym to będzie polegało. No, musi być to osoba, która chce się uczyć, rozwijać. Tutaj wchodzą w, w grę nowinki technologiczne, Logiczne. Musi być to osoba też pewna siebie, decyzyjna. Nie może to, nie ma tutaj czasami możliwości wahania. Mhm. Jest to jeden strzał, trzeba wykonać to dobre zdjęcie, dobre podejście. I chyba, chyba. Chyba tyle by na początek detektywowi wystarczało, żeby mógł zacząć działalność. A ten kurs jest e, trudny, drogi do przejścia? E, kurs trwa około dwóch tygodni mhm. do miesiąca, w zależności od firmy, tak jak spotkałem się, mhm. która, która oferuje. Uczy, uczą się tam przyszli, przyszli detektywi e, podstawy prawnej, to jest na jakiej zasadzie działa detektyw, mhm. co może detektyw. E, I tam uczy się też, w jaki sposób poruszać się w świecie detektywistyki, w jaki sposób mhm. się rozwijać, obsługi podstawowej sprzętu, a dalej to już. Bo musi się tak każdy kształcić samemu. A inwestycyjnie to jest droga sprawa? I co potrzeba mieć w ogóle? No bo tak, biuro jest potrzebne czy nie? Samochód, nie wiem, jakiś sprzęt, właśnie, którym robimy zdjęcia, jakieś podsłuchy. Czy na to trzeba, potrzeba dużo pieniędzy? nie używamy podsłuchy, tylko dyktafony cyfrowe. Mniej kontrowersyjne. w tych czasach. Nie. To też kwestie te prawne wchodzą właśnie? Też, czy... mhm. też, też. też, też tak. Podsłuchy to policja, tak? No, podsłuchy policja, ale to też nieładnie brzmi. Mhm. Lepiej dyktafon cyfrowy jest bezpiecznym określeniem w, ty, w, w naszym świecie. Jeśli chodzi o finanse, na pewno trzeba zacząć od kursu. Kurs nie jest tani. Mhm. Sam kurs z badaniami kosztuje w granicach 4,5 do 5 mhm. tysięcy, w zależności od, od miejsca, gdzie jest wykonywany. Więc już jest jednak duży, duży, duży nakład finansowy. Jeśli chodzi o sprzęt, wszystko zależy od. Zasobności portfela. Jeśli mamy, nie mamy za bardzo dużego budżetu, chcemy jakąś Wykonale. zmianę w życiu, możemy skorzystać z sprzętu używanego. Mm -hmm. Lustrzanka z obiektywem około 300 mm, używana w granicach 1500 zł, kamera około 500. No i samochód musi być na pewno sprawny. Więc mm -hmm. jeśli ktoś nie ma sprawnego samochodu, to musi go zrobić i, i ten samochód musi być jeden. niezawodny. Na początek wydaje mi się, żeby rozpocząć tak. Mm -hmm. No bo tak sobie myślę, że jak się właśnie jeździ na jakąś obserwację, Mm -hmm. To, żeby nie zostać niezauważone, to pewnie fajnie byłoby, żeby zmieniać te motocykle. Można wersje, wynająć. No tak, sobie też w tych problem, czasach tak. można wynająć. W większych miastach są samochody na minutę. Mm -hmm. Wyglądają no tak. jak taksówki. Nie rzucają się w ogóle w oczy. Mm -hmm. Można z nich skorzystać. Ja na przykład posiadam trzy i jeden motocykl. Mm -hmm a można zacząć działać w pojedynkę, czy właśnie ze względu no, chociażby na tą obserwację, no to jednak kogoś trzeba mieć, no nawet żeby zastąpić, tak, bo ja rozumiem, że pewnie te niektóre obserwacje naprawdę trwają bardzo długo, więc no nie wiem, chociażby trzeba skorzystać z toalet, coś zjeść mm -hmm. e, i e, no i właśnie, co wtedy, tak, bo to może być ten moment, w którym akurat ktoś wyjdzie i jakby no, te godziny spędzone na tej obserwacji, no, okazują mm -hmm. się stracone. Jeśli chodzi o samą pracę, doświadczony detektyw jest w stanie pracować w pojedynkę. Mhm. Jest w stanie sobie to zaplanować, jest w stanie zostawić sobie gdzieś kamerę, jest w stanie przewidzieć pewne, pewne działania figurantów, mhm. albo zaplanować swój czas pracy. Że mhm. robię to w, niekoniecznie obserwacja, działania detektywistyczne wiążą się z obserwacją. Czasami mhm. jest to gdzieś przejechanie się, zrobienie wiadu środowiskowego, e, rozpytanie pewnych osób, mhm. zobaczenie, jak wygląda miejsce, zdobycie pewnych dokumentów. E, I wtedy można te zadania wykonać w pojedynkę. Jeśli mamy obserwację, no wiadomo, jest tak. wygodnie, jeśli mamy do dyspozycji dwie załogi, albo co najmniej dwie osoby w samochodzie, jedna wychodzi, jedna jedzie. Czasami jest też tak, jest też tak, że prowadzimy obserwację. Mm, jedzie osoba samochodem, za chwileczkę zmienia środek transportu. Na przykład tak. w Warszawie jest tak często, że zostawiają samochód gdzieś na wieździe, wsiadają tak. w komunikację Pociąg. miejską, e, dokładnie i gdzieś się poruszają. No więc samemu będzie to dosyć kłopotliwe. Później czekanie pod taką firmą 8 godzin. Nie wiadomo, czy ta osoba wróci tak samo, czy wróci z kimś. No stracimy gdzie, gdzie, gdzieś tego figuranta, więc no, dobrze że jest co najmniej te dwie osoby realizować obserwację taką dynamiczną w terenie. A kto najczęściej korzysta z usług prywatnego detektywa? Teraz już nie ma hmm. takiego rozgraniczenia kto. Mężczyźni, kobieci, kobiety, osoby prywatne, przedsiębiorstwa, firmy, nawet ja, i urzędy. A jakie najczęściej zlecenia Pan dostaje? Jakiego typu? I też jestem ciekawa, y, które są najlepiej płatne i czy to rzeczywiście mhm. tych, co jest najwięcej, są najlepiej płatne, czy wręcz przeciwnie. I zarówno y, zdrada mhm. może być świetnie płatna mhm. i śledztwo dotyczące sprawy gospodarczej może mhm. być świetne, świetnie płatne, jak również badania antypocłuchowe mogą mhm. być świetnie płatne. Wszystko zależy od tego, jakie zadanie trzeba zrobić i jakie środki trzeba na nie nałożyć, Aha. czyli czy to będą wyjazdy, czy to nie będą Aha. wyjazdy, czy to będzie wymagało większego nałożenia sprzętu. Myślę, że sam zawód prywatnego detektywa jest bardzo dobrze płatny Aha. i nie da się tutaj oszukać. Jest to zawód, który daje taką satysfakcję finansową i, i, i satysfakcję z własnej, z własnej pracy. Jeśli chodzi o rodzaj zleceń kobiety, mężczyźni, firmy, osoby prywatne, moim zdaniem jest to wszystko porówno. Detektyw powinien też jasno określić, w czym się czuje dobrze. Czy ja się dobrze czuję, czy mam wiedzę i posiadam e, możliwości prowadzenia Spraw gospodarczych mm -hmm. lub wykrywania podsłuchów, czy mm -hmm. mam do tego odpowiedni sprzęt, czy mam do tego kwalifikacje, czy powinienem się tylko zająć przykładowymi zdradkami, mm -hmm. bo jest to dla mnie proste, czuję się w tym dobrze i, i, i potrafię gdzieś tam sobie w tym, w, tym, w tym środowisku się odnaleźć. No tak, że rozumiem, że każdy się specjalizuje w czymś, też po prostu jest tak. lepszy. A jak się tropi niewiernego męża bądź niewierną żonę? Skutecznie. <śmiech> Czyli <śmiech> to wszystko będzie zależne od zlecenia. Mhm. Jeśli będziemy mieli e, takich klasycznych kochanków. Mhm. Bo, Co to znaczy klasyczny? klasyczny Czyli... No właśnie, to jest tak. Często ludzie mają wyobrażenie e, filmowe, że mhm. gdzieś jest taka wielka miłość chodzenie po restauracjach. Wyjazdy, zagranica, hotele. Jak prostu, z filmu. Jak z filmu. Po prostu jest w tle leci muzyka i jest wszystko fajnie. W rzeczywistości jest to taka no, smutna prawda. Te yy, ja yy, osoby no, ukrywają się, boją się wszystkiego. Ja mam też takie powiedzenie, że na zdradę musi być cię stać, ale pod względem stać czyli pod względem, że jak padniesz, to trzeba stać na adwokata, na alimenty i na przyznanie się do winy. I na to, że będziesz miał z tego względu jakieś, jakieś problemy. W rzeczywistości wygląda tak, że pan X przyjeżdża po panią Y, wsiadają gdzieś na jakimś parkingu do jednego pojazdu, jadą gdzieś w teren zalesiony. Niekoniecznie do hotelu wcale tak. Niekoniecznie do hotelu. Zimą na pewno jest mniej komfortowo siedząc w tym samochodzie niż latem. Tam dochodzi do ich spotkania jakiegoś półgodzinnego, godzinnego, kończą to spotkanie, zostawiają często po sobie dużo papierków i innych śladów. No i kończą tak w ten sposób, odwożą się na zanie, wracają do swojej takiej szarej rzeczywistości. Są takie wypadki, że, że ludzie dziś jeżdżą, chcą, chcą gdzieś tam, jest między nimi coś więcej niż tylko ta, to, ta, to, ta potrzeba spotkania mhm. się fizycznego, no, ale to rzadko naprawdę rzadko, to, to tak nie wygląda. Ale to z tego, co Pan mówi, jeżeli tak to wygląda najczęściej, no to też jest bardzo prosta sprawa dla Pana, tak? No bo rozumiem, że trzeba pojechać, zrobić odpowiednie zdjęcia, czy jakieś nagrania i jakby sprawa załatwiona. No łatwo kończy nam się na, na momencie, kiedy, no nie jest łatwo, kiedy prowadzi się obserwacje za pojazdem, mhm. oni, nasi figuranci wyjeżdżają poza teren miasta, czyli jest dużo mniejszy ruch, no tak, jadą wiadomo, wiadomo. za nimi dwa samochody cały czas, my no tak. nie możemy ich zgubić, jednak być ta możliwość widzenia tego, te, tego pojazdu? Jeśli znamy teren, no to wiemy, gdzie można zjechać, bo czasami te miejscówki w ogóle powtarzają się. Także tu, jak już to się dzieje w tym kierunku, no to chyba jest. gdzie pewno razem czekać wiemy, gdzie czekać. No i wiadomo ten las, no i trzeba i w tym lesie się znaleźć. No, w przypadku zadrzewienia, zakrzewienia nie da się zrobić zdjęcia z odległości. Mhm. Trzeba podejść gdzieś bliżej, nie więc tak. trzeba szybko się przebrać, założyć strój moro, siatkę maskującą, czasami wykorzystać dawać drona, jelenia. dawać jelenia. No, czy, czy innego z, zwierza, podejść bezszelestnie i, no, i znaleźć tę osobę. A jeśli chodzi o taką w ogóle konieczność w obecnych czasach, żeby korzystać właśnie z usług prywatnego detektywa, kiedy no, jest też łatwa dostępność, właśnie. No, pan mówi, że to dyktafony cyfrowe, no ale tamte podsłuchy, że można mhm. jakby kupić, nie wiem, GPS-a, wrzucić do samochodu tam żony czy męża. E, no ale mówi pan, że mimo wszystko te zlecenia są, czyli jakby ludzie decydują się skorzystania z, z tych usług, a nie załatwienia tej sprawy mhm. samodzielnie, bo? Bo. Mamy kilka, kilka bo. Względy prawne, to jest jedna rzecz. Niekoniecznie samochód, którym się porusza Mąż bądź żona Aha. jest jego własnością bądź naszą własnością. Aha. Więc wykorzystanie mm, środków technicznych z góry będzie zabronione albo będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi Aha. później w zemście tego, e, tego, tego partnera. Druga rzecz. Często osoby, które się zgłaszają, nie chcą oglądać tego wszystkiego Aha. nie chcą tego widzieć nie chcą, m, żeby emocje ich poniosły w trakcie, w trakcie zobaczenia tego wszystkiego no tak. na żywo. Poza tym, dobrze jest mieć osobę z zewnątrz, żeby to wszystko udokumentowała. Tak jak detektyw ma wszelkie uprawnienia do gromadzenia informacji, do przetwarzania, jest osobą niezależną, która pójdzie do sądu i powie, że było tak i tak, mm. a nie dokładamy sobie jako, jako, jako osoba zdradzona, skrzywdzona coś więcej niż, niż coś było. Zeznania detektywa praktycznie są nie do, nie do podważenia. A jakich dowodów oczekują zleceniodawcy od Pana? A, no właśnie tych filmowych. Zdjęć, chodzenia za rękę, trzymania się, uciskiwania, pocałunków namiętnych, portretów wręcz. Ale to w 90 przypadkach procent to jest właśnie nierealne, ponieważ oni się ukrywają. Mhm. Więc w jaki sposób mam ich... Ja czasami pytam, no ale to przydałoby się zdjęcie, żeby za rękę szli. No to, no to mam ich zmusić, mam ich poprosić okay. o to, żeby szli za rękę. Często jest też tak, że ktoś tylko wchodzi do domu. Ale jest to regularne. Mhm. Więc na to spójrzmy, że to nie jest tak, że no tak. ktoś sobie wchodzi trzy razy w tygodniu, spędza tam godzinkę, dwie, czasami jakieś zamówienie jedzenia przychodzi, mamy to udokumentowane, ale sąd się często pyta, czy według pana dochodzi tam do zdrady? Tak, według mnie dochodzi tam do zdrady i kwestia mm, będzie interpretacji i przedstawienia tego. Analizując nawet media społecznościowe, w jaki sposób klientki znajdują e, kochankę męża, na przykład. Zauważyłam, że od paru miesięcy jakaś pani robi mu serduszka pod zdjęciem. Czy no, jest to dowód? Tak, klasek? Czy jest to dowód? Nie, jest to raczej poszlaka. No, jest to informacja dla nas. Tak. Im więcej takiego typu informacji na, przez, na przestrzeni czasu, to jesteśmy sobie w stanie też określić czasami okres, od kiedy to się dzieje. Mhm. I jeśli mamy zdjęcie sprzed roku, gdzie zostało pierwsze to serduszko postawione, no to już możemy przypuszczać, że ten romans może trwać od właśnie tego okresu, i już sobie gdzieś yy, rozpracowujemy to, yy, to dalej. Jeśli chodzi o dowody yy, zbierane przez klientów, yy, trzeba liczyć się zawsze, tak jak powtarzam, z tą odpowiedzialnością karną. Jeśli mhm. zamontujemy te podsłuchy, na potęgę, w plecaku, w samochodzie, w biurze, gdzie przychodzą klienci, gdzie przychodzą kontrahenci. Miałem nawet ostatnio zlecenie, gdzie no, ktoś pracował w instytucji publicznej, gdzie były bardzo wrażliwe informacje, no i on to nagrywał. Jednak, mm. to, jednak ta, ta, ta osoba no, odradziłem tego wszystkiego. To nie ma takiej w ogóle potrzeby, nawet często. Czasami te osoby nie potrafią też znaleźć sobie takiego środka, co powinienem, co mogę, tylko zakręcają się w tym wszystkim, że cały czas chcą jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, przekraczając wszelkie możliwe granice prawne, no i no takie już, moralne. To jest niepotrzebne już do, do tego do momentu. Tak? Dokładnie. Dlatego detektyw umawia się z klientem na pewien okres działania, bo czasami już to działanie jego jest... Nie ma podstawy, to tylko i wyłącznie jest takie chęć zadowolenia samego siebie, że no. ja chcę mieć jak najwięcej informacji, kontroli, bo to też te, te, te się z tym wiąże, i takiej przewagi nad, nad drugą stroną. Ja zawsze odradzam, wykonuję zlecenie, kończymy, nie ma to sensu dalej robić, no bo to już robi się takie niebezpieczne w pewnym momencie i czasami się źle kończy. Z dowodami i z tą legalnością jest też tak, że klienci, Przedstawiają materiały, które według nich są, wydają się ważne. Jakaś informacja, jakaś rozmowa, tak naprawdę on tylko, ten klient, wie o tym, że ta informacja zawiera coś w sobie. Mhm. Że dla osoby postronnej jest to w ogóle nieczytelne w taki sposób. W ogóle. I często jest tak, że adwokaci nawet. Jeśli klient zabombarduje adwokata czy są jakimiś nagraniami, które nie mają znaczenia, to jest ten sąd zblokowany też na dłuższy czas. No bo mhm. musi odsłuchać. 300 no tak. godzin jak, jak, jakiś nagrań przejrzeć 300. To lepszy godzin. konkret. Konkret, konkret. I często adwokaci też od, odrzucają od razu. Wiedzą, co jest 90% istotna, co nie. Tego, tych dowodów, e, a klient go nie potrafi zrozumieć, bo dla niego jest to ważne. Bo on tu powiedział, że mi zrobi to i to. Albo że jestem taka i taka, gdzie to nie ma w ogóle znaczenia. A często też nadinterpretują pewne rozmowy. I piętki przynoszą na przykład rozmowy z kłótni, i mówią, tu jest mocna kłótnia. No I tak słucham tego. Mówię, kurczę, w zasadzie to pani najwięcej krzyczy niż na męża. <grym> jeszcze w dodatku obok, obok jest dziecko jest. I, i często tak mówię, że to lepiej tego nie dawać, no bo tak. to można sobie zaskoczyć w drugą stronę i no, trzeba klientów informować o wszystkim. Odpowiadać im na te pytania, tłumaczyć, co się przyda, co nie, co jest często bardzo trudne. Zawsze z klientem na spotkaniu tłumaczę mu te z drugiej strony zagrożenia, co w sytuacji, gdy nie pojawią się. Nie spotkają się, mhm. nie wyjdą, e, nie wyjdą z pokoju, nie będą się spotykać, będą dojeżdżać własnymi pojazdami. No co w tej sytuacji? Pokłócą się na przykład. Och, ale na tak jest często. To, tak, to się tak wydaje, tylko że e, no, mija nam dwa, trzy dni. No dlaczego mhm. się spotykają? Są różne przyczyny. No i detektyw zawsze ustala stan faktyczny. Czyli w okresie, kiedy się umówiliśmy na działania, to ustalamy, co jest w danym czasie. Jeśli coś nie jest zadowolony zadowolone z efektu, mhm. możemy to kontynuować. ale mhm. detektyw, zapłacić. zapłacić. Dokładnie. Trzeba to zapłacić, trzeba to rozliczyć, trzeba to zapłacić. Planować, ale detektyw ustala stan faktyczny w danym okresie. Nie będzie tworzył, nie będzie dokładał, nie będzie tutaj ko kombinował na korzyść klienta, żeby był klient zadowolony. A jakie jest najdziwniejsze zlecenie, które pan prowadzi? No i to jest właśnie to jest pytanie. Może <grym> być chyba, kilka tych anegdot. Kurczę, anegdot, no właśnie, to jest tak, że rozmawiam raz z kolegami detektywami i zawsze mam takie powiedzenie: nas tu już chyba już nic nie zdziwi. <grym> Jak ktoś opowiada jakąś historię, jakąś taką. Przykładowo, ostatnio kolega mówił mi, że był pewien gangster z innego miasta. Miał zakopane pieniądze w ogródku, ileś milionów. Wiedziała tylko o tym jedna osoba. I ta osoba te pieniądze mu wykopała, taka starsza pani. No i to jest takie dziwne, prawda? No, no tak. Dla kogoś no, Dla nas, no, w zasadzie, no, słuchaj, miałem podobną sytuację niedawno i tak sobie, jak rozmawiamy, to, no, to jest to dla nas już takie, no, nadal ciekawe, no bo wykonujemy ten zawód, aczkolwiek ustalić stan faktyczny. Jaki by nie był mniej lub bardziej brutalny, to trzeba to, to zrobić. Jeśli chodzi o detektywistykę, są to często ciekawe zlecenia: wyjazdowe, NICEA, Saint-Tropez, Holandia, sam przedmiot czasami zlecenia jest dość ciekawe, odnaleźć osobę zaginioną. Ale to się często zdarza? To się często zdarza. Tutaj, I tak. to się udaje? W większości niestety no, są to ofiary wypadków. Że jak nie ma do detektywa... To tak, to prostu, tak? tak, do detektywa zgłaszamy się, zgłaszają się osoby na etapie takim, gdzie zawiodły wszystkie racjonalne środki. Mhm. Czyli policja już nie, nie jest w stanie nic podziałać, nie ma tej osoby. No i, no, no, no i praktycznie wtedy wiemy, że szukamy jednak osoby nieżyjącej. Mhm. Tylko kwestia doświadczenia teraz detektywa, w jaki sposób to przeprowadzi, w jaki sposób dowie się informacji wstecz. Bo często jest tak, że jeśli dochodzi do jakiegoś wypadku i są świadkowie, oni zatajają tę, tę informację i nie chcą nawet z policją. A jednak detektyw jest taką osobą. Mm... Innego pokroju, że te świadkowie chcą no. rozmawiać z, z, z detektywami. Łatwiej zaufać, tak? Łatwiej zaufać, z, jak dziennikarzom. Z pozycji jakby instytucji wtedy, tak? Jak instytucji, ale też takiej ciekawostki, że jednak jest to, no. jest to inna osoba, może nie, 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 nie ujawni no. moich danych i tak dalej, ale no tak. Co, coś mu powie. mi. Ja też stosuję nieraz patent, jak potrzebuję jakiejś informacji, wydowiedzieć się na dziennikarza. No. Ludzie z dziennikarzami rozmawiają. No tak. W, jak tylko chcą, wszystko im powiedzą. No i to jest taki jeden z lepszych Jestem... patentów. Ja się panu kogoś żywego znaleźć? Zaginionego? No z, z, w szpitalach psychiatrycznych. Aha. Bardzo często, w więzieniach. To są takie tak? typy znalezienia. No, pamiętam. No ale to w więzieniu to raczej kogoś zgarnęli, że tak powiem, za zapomniał powiedzieć? Zagranica. Za bo często jest tak, że za granicą, co, co się dzieje. Uh -huh. A czasami jest tak, że policja nie powiadamia w ogóle rodziny o tym, że ktoś jest w zakładzie. Uh -huh. Bo jest to okres ten przygotowawczy, jest to... Um, no tak, żeby nie było jakiegoś mateczenia w sprawie, Dokładnie. Tak? Albo w ogóle nawet ktoś nie dopilnuje tego, że będą mieć rodzina, uh -huh. Albo nawet nie wiemy, z kim mamy do czynienia i no zatrzymują tak. go i trwają czynności wyjaśniające. Ale za granicą to bardzo często choroby psychiczne. Mhm. Jeśli zauważyłem, że osoby posiadające schizofrenię, zresztą sam się kształcę w, w, w psychologii i pod wpływem bodźców wyjazdu za granicę nasila im się pewne, 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 objawy choroby. I są to różne etapy. No i oni wariują z tą granicą. Gubią się, znikają, wdają się w jakieś bójki no i lądują w szpitalu psychiatrycznym. I pamiętam, taka starsza pani zadzwoniła do mnie, że syn jej zaginął. Ona mówi, że miał problemy te psychiczne, że wyjechał za jakąś miłością do tego, że wymyślił sobie, że tam jedna dziewczyna jest z nim zakochana, stworzył sobie jakiś taki swój świat, pracował. I mówię, no i był, no tu. Mówię, tak patrzę, szpitale psychiatryczne sobie znalazłem najbliższe. Napisałem do ich szpitala i faktycznie przebywał tam w tym, w, tym, w tym szpitalu. To już było 10 tygodni w ogóle, tą, tą kawał czasu. Był w bardzo ciężkim stanie, chorował, ale można było to załatwić z poziomu telefonu, telefonu. a nie naciągać gdzieś tam biedną kobicinę, tam jeździć, tak, kombinować. Ulga dla, e... no ona się tak, tak ucieszyła, że, 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 że żyje, bo. No wiadomo, no, bo to człowiek się. od razu nie. zakłada najgorsze, tak? Więc nie. nawet taka informacja, nawet myślę, że pewnie informacja, że ktoś przebywa w więzieniu jest lepsza, niż informacja, że nie żyje. Ale tak? za co jeszcze? <grym> Jeśli chodzi o Polaków za granicą, to w większość przypadków zaginięć, bo to odczuwa za granicą, to szpitale albo, albo niestety więzienie. Mhm. I na to trzeba tak po prostu spojrzeć brutalnie. Ale tak to... pan ma też doświadczenie, gdzie najpierw szukać, tak? że to też Dokładnie. nie jest takie budzenie, że no, tak powiem. No nie, nie ma jakichś porwań, handlarzy ciał, wiadomo, Wycinanie są. Nerek? Wycinanie nerek, narządów i, i innych. Wiadomo, jest ten proceder gdzieś, no, ale mm. to nie jest proceder, jest że w każdym margines, przypadku tak? gdzieś tam, tak, zresztą to jest bardzo ciężkie do, do, do wykrycia. Mm, ale większość to jednak niszczęciowy wypadek, albo... Szukać w miejscach e, odosobnienia. Czy to jest niebezpieczny zawód, zawód detektywa? Jeśli ktoś jest nieostrożny, jeśli ktoś źle planuje zlecenie, może być niebezpieczny, mogą też sytuacje być czasami niebezpieczne. Czy się pan takie? No, czasami można powiedzieć tak. Prowadząc obserwacji, z jakimś, to jeździ 200 na godzinę. No tak, to na jest raz to raz. trasa Warszawa Gdańsk. No i utrzymać kontakt z tą osobą i jechać za nią, No jest to zagrożenie dla każdego. No, dla mnie, prawda. dla osób, które ze mną jadą, i dla uczestników ruchu. No i mimo wszystko czasami trzeba gdzieś to dostosować. Jeśli prowadzimy obserwacje w dziwnym miejscu, trzeba gdzieś tam się dostać przez wodę. A co znaczy hmm. dziwne miejsce? Właśnie chodzi mi o takie te, te tereny leśne, Aha. że gdzieś się mhm. gdzieś ktoś zamaskuje, gdzieś, gdzieś gdzieś się schowa i trzeba się tam przedostać przez las, przez mhm. jakieś rowy, przez drzewa, gdzieś wejść na drzewo. Mhm. No Są te sytuacje, które Już mogą, ale jeśli chodzi o, o, o działanie, że no mamy jakieś sytuacje, że nam sytuacja zagraża, zagraża ktoś, coś podczas obserwacji, jednak detektyw każdy to minimalizuje i, i jest na nie przewidzieć pewne... Pewne, pewne, pewne zachowania. Bo od 11 roku jestem w tej branży, jeszcze nie zdarzyło mi się. No wypadki samochodowe, no to się często zdarzają, jakieś zwiknięcia, uszkodzenia sprzętu, ale nic poza tym. A kobiety w tym zawodzie istnieją i jeśli tak, to w jakim procencie? Bo no, jednak stereotypowo myślimy o tym, że prywatny mhm. detektyw to mężczyzna. Mhm. No, pierwszą kobietą detektyw była kobieta w Stanach Zjednoczonych, mhm. pracująca dla agencji Pinkertona. Mhm. To była połowa. 1800 roku, która słynęła ze swoich e, nietuzinkowych e, przebrań. Potrafiła mhm. się świetnie scharakteryzować, mhm. potrafiła się świetnie dopasować do sytuacji. I nawet jak czytałem jej kiedyś biografię, to okazuje się, że tylko jedno zdjęcie po niej, bo tak, tak dbała o swoją prywatność już w tamtych widział, czasach, wygląda. że nikt nie wiedział jak wygląda. Nie ma, jest tylko jedno zdjęcie, które ją które pokazuje i współczesne kobiety detektyw, jest ich znacznie mniej. To tak samo jak i w pracy w wojsku, jak uh -huh. i w, w, w policji. Jest ich mniej, jest coraz więcej. Kobiety charakteryzują się mm, dobrą intuicją. Jednak ta kobieca intuicja jest, jest niezawodna. Mniej rzucają się też w oczy. No tak, no, prowadząc tak, obserwacje tak. w miejscu publicznym, w jakiejś restauracji, mm, w hotelu, no jednak kobieta z kobietą siedząca, przejdziemy na przykład, prowadzą obserwacje dwie kobiety, lub kobieta i mężczyzna, mniej rzucają się w oczy niż dwóch facetów na przykład. Facetów? No, oczywiście. Siedzących i patrzących gdzieś, 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 gdzieś nie, nie pasujących do otoczenia, bo tak się mm -hmm. często, często zdarza. Kobiety, klientki kobiety też często chcą rozmawiać z kobietami, bo na przykład mm -hmm. zostały skrzywdzone przez mężczyznę i nie chcą rozmawiać już z mężczyzną o swoim problemie. Często są to problemy intymne, często są to problemy przemocowe, i, i kobiety skrzywdzone przez innych mężczyzn myślą, że mężczyzna ich nie zrozumie, że jednak wolą porozmawiać tak, 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 z kobietą. To wszystko wypala, jest jak najwięcej, jest, jest coraz więcej kobiet, świetnie sobie radzą, nawet w mediach społecznościowych jest coraz więcej kobiet. Mm. Super działają i, i obu jak najwięcej było. Ja sobie cenię pracę z, ko, z kobietami. No właśnie mi się daje, że taki team właśnie mężczyzna mm -hmm. i kobieta detektyw, to pewnie by fajnie właśnie działało. No zawsze bo nawet działało. chociażby kwestia tej obserwacji, tak? Jak się, zawsze, się wydawaje, no to zawsze, normalnie tak to jest, para na randce, mm, tak. to Zawsze wypala fajnie się nam dostosować y, kobieta i mężczyzna w otoczenie. Ja pracuję często z kobietami, te zlecenia to jest zawsze 100 na to. Jak robimy robię to z kobietą, y, zawsze to zlecenie wypala. A to jest tak, że robi pan to z inną osobą, która pracuje jako właśnie detektyw mm -hmm. i ale jakby prowadzi swoje samodzielne biuro i po prostu dogodujecie się na to jedno zlecenie? Nie, nie, nie. Tu Wiesz, to to chodzi, że ja współpracę. współpracuję z, z osobami, które są zatrudnione u mnie i, i są to osoby, które znam, na których mogę polegać. Nie każdy detektyw pozwoliłby sobie też na współpracę z kimś, kogo, no, kogo nie zna tak naprawdę. No, to jest, no, no tak, bo to jest też kwestia jest zaufania, zaufania tak? no i też kwestie prawne też tutaj wchodzą, wchodzą w grę. A jaki koszt dla zleceniodawcy? Stradzi pan trochę cyferek? <laughs> <laughs> powiedzmy taki standardowy, tak nie mówię właśnie o tym, że nie mhm. wiem, trzeba gdzieś lecieć za granicę, tylko no, powiedzmy w miarę na miejscu. Godzinową stawkę detektywi przyjmują od około 100 80 zł w górę pracy. No więc mamy, jeśli pracujemy 10 godzin dziennie, więc jest to około 1800 zł dziennie razy 5 dni, no to wiadomo, jaka kwota nam się robi. Przeważnie jest to w granicach 7-10 tysięcy takie standardowe zlecenie. Cena można powiedzieć, że jest duża. Ale jednak ogrom pracy jest też duży. No tam na pewno. No i też rozumiem, że kwestia też tych dowodów to na pewno mhm. jest też istotne, tak jak pan później mówił, że w sądzie, tak, już jakby mamy trochę sprawę wygraną, tak, mhm. dzięki temu. A da się w ogóle ten zawód połączyć z życiem prywatnym? No bo jak tak pan w no, się siedzi i obserwuje, i ciągle go nie ma, nawet pewnie nie może żona czy partnerka zadzwonić i się zapytać, kochanie, kiedy będziesz, bo na to, na to pytanie i tak nie dostanie odpowiedzi, mhm. tak? Tu bym jeszcze zahaczył z tą odpowiedzią o kobiety. Dlaczego kobiet jest mniej też w tym zawodzie? Mm. Dlatego, że większość kobiet jednak prowadzi to życie domowe, tak. zajmuje się wychowaniem dzieci a Praca detektywa no to nie jest praca na etacie od tak, w ogóle 7 do 15. Tak, jest nieprzewidywalna. Dokładnie, więc zająć się, połączyć z, sprawy rodzinne i pracę będzie ciężko. Przeważnie detektywami są osoby, które już mają albo dorosłe dzieci, jeśli chodzi o kobiety, mm -hmm. lub te, które nie mają tego życia rodzinnego, lub są na emeryturze. Często wiele jest też kobiet, które są po służbach, e, są świeżymi emerytkami, po czterdziestce mm -hmm. są sprawne i, i mają dużą wiedzę i działają. No tak. A jeśli chodzi o ułożenie życia prywatnego, to jest kwestia wszystko kompromisów. Pracuję tydzień, ale mogę sobie zrobić kilka dni mhm. wolnego. Wszystko da się sensownie i zdrowo połączyć. To w takim razie życzę panu, żeby ten balans między pracą zawodową i życiem prywatnym udało się cały czas trzymać na właściwym poziomie. No i oczywiście dużo interesujących i dobrze płatnych zleceń. Dziękuję za Dziękuję. rozmowę. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i zostawcie proszę komentarz, czy wy gdybyście mieli taką sytuację, że podejrzewalibyście swojego męża bądź żonę o niewierność, czy skorzystalibyście z usług prywatnego detektywa, a może skorzystaliście i jaki był tego efekt. Piszcie proszę w komentarz. – déjà.